Mateusza, 11 rozdział i 6 wiersz. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Jezus mówi, że błogosławiony jest ten, kto się nim nie zgorszy. Więc Jezus wie, co mówi. I całe nasze doświadczenie właśnie na tym polega, że spotykamy się z kimś bezwzględnie posłusznym swemu Ojcu. Bez ale. Bez przecinków, bez odjęć, bez dodań. Tak jak Ojciec powiedział, tak On czyni. A więc mamy do czynienia z kimś, kto niczego nie zrobi inaczej, jak mu powiedział Ojciec. My możemy myśleć inaczej, że skoro nas miłuje, to, no to zrobi to inaczej. Nie zrobi. I teraz czy się obrazisz na niego, bo nie zrobi, no, czy raczej się uniżysz i uznasz, że przecież dzięki niemu stałeś się, czy stałaś się dzieckiem Bożym, a więc to dzięki niemu jedynie możesz przejść przez ziemskie doświadczenia i wejść do wieczności. Jeżeli gdziekolwiek nie będziesz chcieć żyć dzięki niemu, no to cię zgubi. Kiedy on przychodzi, napomina, mówi, zaprawdę jeden z was jest diabłem. I nie mówi kto. I ktoś by sobie pomyślał, ale ty nas wystawiłeś teraz na wielkie doświadczenie. 1 do 12. Kto? Nie wiedzieli kto. Nie było widać, że to jest Judasz. Wypędzał demony, uzdrawiał, chodził, więc nie było widać. 1 do 12 i musieli z tym być, aż się wyjaśniło, aż zobaczyli, kto to jest. A więc Jezus jest taki i On będzie w ten sposób działać i postępować, a my musimy ukorzyć się, uniżyć się, jeśli chcemy być błogosławieni, jeśli chcemy doświadczać, jak On wpływa na nas i jak On to powoduje, bo to On sieje ziarno, siewne. A więc nie zgorszyć się Nim. Kiedy On prowadzi do pokuty, nie mówić, Panie, ale przecież Twoja krew oczyszcza, to po co jeszcze pokutować? To nie potrzeba pokutować, tylko mówię, oczyść mnie, Panie, już mnie oczyściłeś, no sprawę załatwioną, nie? Narobiłem długów, mówię do banku, bank, przestań tam, nie zawracaj głowy, skreś to. Albo w innych rzeczach. A więc Jezus nigdy nie nauczał kogokolwiek, żeby kiedy jest już dzieckiem Bożym, że nie musi pokutować za swoje grzechy. Uczył, że jeżeli zgrzeszysz, masz przyjść, przeprosić za swój grzech i uzyskać przebaczenie. A jeśli brat ma coś przeciwko tobie, to twoja modlitwa nie będzie wysłuchana. Tak uczył Jezus. Można inaczej, ale nic nie osiągniesz inaczej. Trafisz na mur. Bo taka jest decyzja, a więc musisz uniżyć się do decyzji. Nie ma sorry i nie ma, Panie, przebacz mi wszystko, cokolwiek zrobiłem złego. Ja cię nie mogę. Idzie do sądu i mówi, Panie sędzio, przebacz mi to wszystko, co zrobiłem złego. Sędzia mówi, chwila, a powiedz mi, coś zrobił złego. Żebym wiedział, jak do ciebie podejść, człowieku. No nie musimy mówić o tym. Zlikwiduj mi wyrok i tyle. Nie, musisz powiedzieć, co zrobiłeś, a ja wtedy pomyślę według sprawiedliwości, co z tym zrobić. Czy tak, czy inaczej. Widzimy Dawida, który przyszedł do Boga, kiedy został mu wykazany, jego grzech ujawniony i kiedy przyszedł z wyznaniem grzechów, w skrusze i pokorze. Bóg zachował go przy życiu, powinien zginąć, Bóg zachował go przy życiu, ale widzimy, co później się działo w jego domu. I ktoś by mu powiedział, Boże, skoro mu przebaczyłeś, to po co to dalej trwało? Bo my jesteśmy ludźmi.
I my rozumujemy po ludzku, w zepsuty sposób, bo myśmy skażeni zostali grzechem i oceniamy Boga po ludzku. I my byśmy powiedzieli, to nic, to skoro już, no to po co to dalej? Po co ta cała wojna w domu? Po co te śmierci tych synów? Po co to wszystko się działo już tam? Dlatego, że Bóg jest Bogiem. I musi być zawsze konsekwencja, musi być oczyszczenie, usunięcie tego. A więc nigdy już nie mówmy, Panie Boże, przebacz mi wszystko, co zrobiłem złego. Nie gadajmy głupot do Boga. Bo to jest takie udawanie, że ja chcę, żeby Bóg mi przebaczył, ale ja nie mówię w ogóle, o co chodzi. Fajnie tak, przebacz mi wszystko, mam załatwione, nie muszę załatwiać tego, nie muszę załatwiać tamtego. Wszystko już mam gratis, dane, powiedziałem, przepraszam. Musisz się przyznać, kto wyznaje. A więc mamy doświadczenie, kiedy Jezus uczy nas, co to znaczy być dzieckiem Boga i zaczynamy myśleć sobie, to jest jednak wielka odpowiedzialność. Być na ziemi dzieckiem Boga, tak jak Pan Jezus. On nie musiał nikogo przepraszać, bo nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Ale my musimy. I na tym polega całe doświadczenie dzieci Bożych, że dzieci Boże wiedzą, że muszą. Muszą prawdziwie oczyszczać swoje życie. Kiedy przychodzi zwiedzenie, bo Konkol w ogóle nie robi nic z tym. Konkol nie zajmuje się tymi sprawami. Konkol nawet nie ma sumienia, które by mówiło, że coś tam złego się wydarzyło. Zwiedzeni ludzie mają jeszcze sumienie i czują już jest źle z daną sprawą, ale Konkol przekonuje ich, że nie jest źle, jest dobrze. Zobacz, na nas my nie mamy z tym kłopotu. Ty jesteś zbyt masz ten... Zbyt takie czułe sumienie masz. Musisz tam sobie przeregulować i musisz być bardziej twardym człowieku. Twardo musisz po prostu sobie tam inaczej poradzić. A tak przy okazji, czy znacie jakąś kobietę, która by była zadowolona ze swojego męża? Nie. Chyba nie ma, nie? Też tak myślę. Bo zawsze czegoś tam brakuje, bo człowiek ma zawsze jakiś pomysł, i ktoś drugi tego nie realizuje. Myślę, w drugą stronę też. Mężów też nie można spotkać, co byli zadowoleni ze swojej żony. A to taka fajtłapa, a to coś tam, a to to. A więc zobaczcie, że w sumie te wszystkie niezadowolenia to jest stary człowiek. To jest dalej system starego człowieczeństwa. Więcej potrafimy powiedzieć złego niż dobrego na przykład w tej czy w tamtej sprawie. Widzimy, że Jezus zawsze jest sprawiedliwy. On nie osądza w ten sposób, jak ludzie osądzają. A więc przechodzenie na teren bycia dzieckiem Bożym zaczyna się sprawiedliwy osąd. Nie z osąd ciała. Nie osąd, bo mi tak, ja bym tak chciał czy chciała. Ale sprawiedliwie. Widzisz, co jest dobrego i widzisz, co jest złego. I inaczej podchodzisz do tych rzeczy. Więcej modlisz się, niż otwierasz buzię. To jest wielka różnica. A więc Konkol w ogóle się tym nie zajmuje. Konkol się o wszystko wykłóci, wydrze ci to po prostu, tak jak Samsona wydarła wiadomość, cisnęłaby go, aż puścić musiał i koniec. Konkol się tym nie przejmuje. Pszenica ma problem, smuci się, jeżeli coś zrobiła nie tak, jak powinno być. Staje przed Bogiem, prosi o pomoc, a więc pszenica potrzebuje Jezusa, aby żyć, aby prawidłowo być przed Bogiem. Kiedy człowiek doznaje, że wchodzi jakaś nauka, która jest taka mądra, taka teraz to już wiem i ten, to w pewnym momencie z tym też przychodzi. W sumie nie potrzebuję już Jezusa. Już mam wszystko jasne, mam oczywiste. Nie ma takiej nauki, którą można by powiedzieć 100% finish. Mamy już wszystko ładnie podzielone, jest tak, jak ma być. Każda nauka niesie w sobie jeszcze takie rozwiązanie, czy takie rozwiązanie. I to wszystko musimy poznać, zrozumieć. A żeby zrozumieć, to musimy być z Panem. Paweł mówi, cały czas Go poznaje, cały czas uczę się od Jezusa, jak żyć. A więc nie ma takiej nauki, że już masz i zamknięte jest wszystko i koniec.
Cały czas musimy się rozwijać, wzrastać, a z wzrostem czynić to właśnie, co uczymy się. A więc pszenica ma, taka zdrowa pszenica ma w sobie to, że ona ma cały czas to zdrowe pragnienie, aby być tak jak Jezus, uczeń tak jak mistrz. My jak Chrystus Jezus, a więc jest to pragnienie cały czas, aby być podobnymi do Niego, być jak On. Błogosławiony, kto się mną nie zgorszy, bo to jest wszystko wystawione na szyderstwo, na kpinę. Ty jesteś mięczak, ty nie umiesz się postawić, ty nie umiesz pokazać, że ty możesz być jak świat i też być wierzącym człowiekiem. Nie jesteś mięczakiem, jesteś człowiekiem, który boi się Boga i unika złego. To jest zupełnie co innego. Kiedyś było takie wydanie jakieś tam o Jezusie, że jest mięczak, bo umarł na krzyżu, czy coś takiego. To jakieś wydanie było. I w tym tam rysowanki były takie, jakiś taki, Jezus to mięczak, przegrał. Ale potem jak zaczął poznawać Jezusa, mówi, to jest bohater. Ja bym tak nie umiał, jak on zrobił. A więc człowiek poznając, zaczyna rozumieć, gdzie jest bohater, a gdzie jest mięczak. Zupełnie inaczej niż ciało sobie myśli. A więc nie zgorszyć się Jezusem, takim, jakim jest, kiedy On przychodzi, żeby Go nie odepchnąć. On Ciebie będzie prowadzić do pokuty, do oczyszczenia, żebyś Ty nie wykorzystywał swoich możliwości, żeby osiągnąć to, co Ty chcesz, a żebyś więcej potrzebował Jezusa, aby On osiągnął to, co On chce. Bo jest taki fragment, gdzie człowiek chce Jezusa, żeby osiągnąć to, co chce człowiek, żeby Jezus pomógł nam osiągnąć swój cel. Aż człowiek dochodzi do zrozumienia, że w sumie nie po to potrzebuje Jezusa, żeby osiągnąć swój cel, tylko żeby On osiągnął cel Ojca we mnie. I kiedy to zaczynamy rozumieć, wtedy rozumiemy to, czego nie rozumie Konkol zupełnie. Konkol sobie radzi w świecie, w tych rzeczach, w tamtych rzeczach. Nie potrzebuje tak Jezusa. A więc nie tylko, że Jezus przychodzi i daje nam fajne rzeczy, ale On będzie nam odbierał nasze ja, będzie nam zabierał naszą grzeszność, nasze dumne, pyszne myślenie o sobie, że my jesteśmy mądrzy, że my wiemy. I co z tej wiedzy? Jedynie kłopoty, wojna, naprężenia następne. Kiedy ludzie wystawiają swoje dowody, to tam musi być... Już tragedia wtedy się dzieje, bo wiecie, jak ludzie wystawiają swoje dowody. Te dowody zawsze świadczą, że druga osoba jest do niczego, a ten człowiek jest najlepszy. To są te dowody ludzkie i wtedy na takie dowody to jedynie co może być, co się może stać po prostu. Ci ludzie nie dojdą do niczego, do ładu, bo w tym momencie jeden nie ustąpi, drugi nie ustąpi. A dlaczego miałoby być inaczej? A więc człowiek ze starą naturą ma swoje dowody, ale kiedy człowiek staje się dzieckiem Bożym, ma dowody Chrystusa. To są inne dowody. Umarł za mnie na krzyżu. Spłacił mój dług, żebym już więcej nie zaciągał długu. To są inne dowody, na których działa ten, który jest z Chrystusa. Już nie szuka dowodów przeciwko ludziom, ale szuka dowodu, jak się uratować w tym świecie ciemności. A więc dziecko Boże uczy się chodzić w światłości tego, kim jest Jezus Chrystus. To jest zupełnie co innego, niż my myślimy. Dlatego Konkol znajduje tylu słuchaczy, żeby oni posłuchali, co on do nich mówi, oszukując i zwodząc, nakierowując na siłę mądrości, na siłę elokwencji, na siłę jakiegoś ludzkiego przeboju, cokolwiek, w ten sposób, na ciało. Podczas gdy Jezus... okazał to na krzyżu. Jezus koncentruje naszą uwagę na krzyżu. To jest zupełnie inna koncentracja, inne działanie. I dzięki temu tu w sumie siedzimy. Bo gdyby dalej na naszym ciele to wszystko bazowało, to mamy pełno cwaniaków, pełno cwaniarek. Byśmy mieli tutaj naprawdę to, co było, nie? Siedzą przy stole i każdy myśli, jak drugiego wykorzystać, okłamać, jak wyjść na lepsze. Jak pokonać, jak wyjść wygranym, jak mieć trzy asy w rękawie, nie, i w razie czego, czy inne rzeczy tam. Więc w sumie, a tak to siedzimy i chcemy poznać Słowo o pszenicy, chcemy poznać
co to znaczy być według Chrystusa, być tym, który się nim nie gorszy. Kiedy On cię napomina, ludzie by chcieli, żeby ich pochwalać, a Jezus przecież wie, że my potrzebujemy oczyszczenia. Ale to, co robi Jezus, robi całkiem inaczej. Każdy z was wie, kiedy Jezus napomina ciebie, że musi zrobić z czymś porządek, jest to tak delikatne, tak, można powiedzieć, że miłe. To nie jest napaść, to nie jest przykre, to nie jest potępienie, to jest miłe zwrócenie uwagi, żebyś to zrobił. To jest jak ktoś, kto cię kocha, jak oblubieniec do oblubienicy mówi, masz jakieś tam zabrudzenie czy coś, nie? I pokazuje, i wykazuje, i pomaga, żeby to usunąć. A więc, kiedy Jezus prowadzi, to jest najpiękniejsze zbawienie, jakiekolwiek mogło zaistnieć. Nie jest to napaść, jest to, czasami jest to zdecydowane powiedzenie, bo jesteś zdecydowany, ale najczęściej jest to jak cudowne ogarnięcie miłością i wprowadzenie w kosztowność oczyszczania, uświęcania, czynienia dobra. Zupełnie inaczej. A więc synowie diabła mają za zadanie przeszkadzać, żeby ludzie nie poznawali Jezusa i żeby nie byli szczęśliwi z Jezusa. Jeżeli komuś się uda ich zwieść, to żeby to samo robili. Co robi konkol? Żebyśmy mogli powiedzieć w ten sposób, że konkolu wcale nie znaczy, że jest więcej niż dzieci Boże. Ale to znaczy, że jest bardzo agresywny i bardzo chcący osiągnąć, tak jak diabeł, swój sukces, żeby zwieść, żeby oszukać, żeby coraz więcej ludzi zgubiło rzeczywistość, po co zostali nawróceni, po co to się stało. Pamiętam, jak Piotra podszedł tam, co Paweł go napomniał. Piotr, obawiając się, co będzie, jak wróci do Jerozolimy, bo przyszli tam ci, co byli dalej pod zakonem, odszedł od nawróconych pogan i przez to dał ślad, świadectwo, że jednak jest podział między Żydami a poganami. A to jest oszukanie, to było zwiedzenie. A więc dołączył gdzieś pod wpływem, możliwe, że to konkol przylazł tam. Ci ludzie, którzy uparcie pozostawali przy zakonie, twierdzili tam o obrzezaniach czy o innych rzeczach. Całkiem możliwe. I on pod wpływem tego przestraszył się i dołączył do nich. A więc nie był to konkol, ale na ten moment to wygląda jak konkol. Siedział razem z nim, jeszcze Barnaba dołączył. Jak Paweł wszedł, to gdyby nie znał ich, to powiedział, wy konkolarze, co wy tu robicie? Ale Paweł wiedział i mówi do Piotra, co ty tu robisz między nimi? Czyż nie wiesz, po co Jezus przyszedł? A więc można dać się w różny sposób poszukać, czy na fajne słowo, czy na oskarżenie i przejść na złą stronę. Ale zobaczcie, że Piotr się nie obraził na Pawła. Ty, co ty robisz? Przy wszystkich mi tu zwracasz uwagę. On dziękował Bogu, że trafił się taki Paweł, który mu pomógł zobaczyć, do kogo on dołączył w sumie. Opuścił Jezusa i dołączył do tych i natychmiast wrócił do Jezusa i całe szczęście. A więc błogosławiony, kto się mną nie zgorszy, kto będzie gotowy poznawać Jezusa aż do końca, nie rezygnując z Jezusa, bo to za dużo kosztuje. W tej szkole uczeń musi wiedzieć, że ma być jak mistrz. Nie ma innej możliwości. W tej szkole u Chrystusa, gdzie On jest nauczycielem, każdy z nas ma dorastać do wymiarów Chrystusowych. A więc jeżeli to wiemy, to wtedy konkol napotyka na opór z naszej strony, bo my nie chcemy tracić lekcji u Pana, nie chcemy tracić czasu, który mamy, aby go wykorzystywać prawidłowo. Nie chcemy kręcić się koło swego ja, które nic nie daje. Chcemy wykorzystać czas, by się oczyszczać, uświęcać, porzucać zło, przyjmować dobro i żeby nabierać cech zwycięstwa, chwały, wdzięczności za to, że możemy rosnąć nie w grzechu, tylko rosnąć dla Pana. List do Hebrajczyków, 2:10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Z jednego Ojca są wszyscy.
A jaki ojciec, taką naturę mają i dzieci. Mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił, też śpiewał pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będę i znowu o tym ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I kiedy czytam te słowa, to w każdej pszenicy jest pragnienie, aby tak było. Aby Jezus, który przyszedł do nas i stał się jak my, prócz grzechu, żeby w Nim żyć, do Niego należy, czynić dobro, miłować Boga, miłować bliźniego. Jest to pragnienie, którego nie ma w Konkolu, w ogóle nie ma w Konkolu takich pragnień. Pragnienie i wypełnienie przychodzi od Chrystusa. A więc powstaje takie dobre pragnienie. Panie, skoro to wszystko się tak stało, ja chcę tak żyć, chcę tak być, chcę miłować, przebaczać, cieszyć się, budować się z innymi, zachęcać i być zachęcanym zachęcaną przez prawdę Bożą. To chcę, tego pragnę, do tego dążę. To jest normalna reakcja tych, którzy pochodzą z tego samego Ojca, z Boga. Dlatego cieszmy się z tego, ale nie pozwólmy sobie tego zadusić czymkolwiek. Konkol zadusza, przydusza te zdrowe pragnienia, żeby je obrócić gdziekolwiek indziej. Też jest i niewidoczny diabeł, który jest tym, który ich posiał. On też walczy i próbuje w niewidzialny sposób skierowywać myśli to tu, to tam, to gdzieś odwrócić uwagę. A więc mamy wroga, który jest niewidzialny, wiemy, o co mu chodzi, co on chce osiągnąć, i mamy tych ludzi, którzy są widzialni, którzy przybierają, tak jak mówiliśmy wczoraj, pozór światłości, jak ich władca, ale ich w życiu nie ma tego. A więc mamy ochotę na to, by żyć jak Chrystus. Kiedy widzimy, że powstają sprzeciwy przeciwko temu, włącznie z naszym ciałem, to zdajemy sobie sprawę, że prawdę mówi Boże Słowo, że ciało jest przeciwko, ale duch jest za tym, aby tak się stało. I im szybciej złamane zostanie to karczycho tego ciała, tym szybciej odpoczniemy od przeciwstawiania się tego ciała. I to ciało będzie ukrzyżowane i przestanie nam tak przeszkadzać. Wiele rzeczy przemieni się, oczy, uszy, serce, wiele rzeczy zostaje, inaczej zaczyna pracować. Ale musi do tego dojść, do tego złamania, do tego doświadczenia, gdzie my ukrzyżowani zaczynamy doświadczać radości życia z Chrystusem. Otwartego nieba, obdarzenia duchowego. Po prostu poznajemy, jak żyje się z Chrystusem. Nie tyle, jak się umartwia te swoje ja, tylko poznajemy, jak żyje się z Chrystusem, trwając nieustannie w tym stanie śmierci. Powtórzymy jeszcze to sobie z listu Tytusa, co ostatnio mieliśmy, Tytus, drugi rozdział, od 11 wiersza. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. To znaczy żyli dzięki Jezusowi, bo my nie mamy takich tendencji do takiego wstrzemięźliwego, sprawiedliwego i pobożnego życia. Tak czy nie?
wszyscy, którzy się kłócą o swoje, tak czy nie? Nie mamy. Mamy swoje myślenie na temat życia, podczas gdy życie Jezusa jest zupełnie inne. On ani tam nie krzyczał, ani nie kłócił się, czynił dobro, wypełniał wolę Ojca. Wykazywał, ale w sposób czysty, prawidłowy. Abyśmy byli wolni więc od tych swoich bezbożności i światowej pożądliwości, oczekując błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach, na wierzącym Bożym dziecku, które normalnie, prawidłowo stoi przed obliczem Bożym, nie trzeba wymuszać, aby czyniło dobro. Boże dobro, mówimy o tym dobro. My jesteśmy przeznaczeni do czynienia dobra w Jezusie Chrystusie. To nie jest to, że my mamy się zmuszać. Zmuszamy się wtedy, kiedy zostaliśmy zwiedzeni przez coś, co mówi nam, że ty masz prawo też do swojego życia. Ty masz prawo też mieć swoje radości. Ty masz prawo też mieć swoje zadowolenie. I wtedy człowiek zaczyna myśleć bardziej o tym, a nie o wspaniałości Chrystusa. A czynić dobrze nie ustawajmy, tak jest powiedziane do Bożych dzieci. A czyńcie dobrze wszystkim, a przede wszystkim domownikom wiary. A więc nieustannie Boże dzieci mają doświadczenie, że my zostaliśmy uwolnieni od czynienia zła i przeniesieni do miejsca, w którym się czyni dobro. I trzeba w tym miejscu wytrwać. Doświadczyliśmy tego na początku, jak byliśmy zachwyceni. O, czy to jest dopiero życie? No ale trzeba się pilnować przed fałszem, przed pogada sobie tam dwóch czy trzech i tam dwie czy trzy, nagadają się i po tym gadaniu masz później parę miesięcy ciemności. Jedno gadanie i parę miesięcy ciemności, chodzenia po prostu po omacku. Tyle się nagadali ludzie. A wy mówcie o tym, co dobre, co miłe, pożyteczne, co buduje, co jest szlachetne, co jest wieczne, co rozjaśnia, a nie zaciemnia. A więc chodzi też o to, że dzieci Boże inaczej rozmawiają ze sobą. Nie jakieś głupie żarty, nie jakieś podchwytliwe pytanka, nie jakieś te rzeczy. Szanują się nawzajem, nie próbują wykazać się, że są lepsi od drugich. A więc nie potrzebują tych okazjonalnych pokazów, że widzisz, jednak jestem mądrzejszy czy mądrzejsza. Po co? To nie jest potrzebne. Jesteśmy mądrzy ponad tą mądrość świata, bo mądrością naszą jest Chrystus. To znaczy, że my się zrozumieliśmy, że my się nie jesteśmy w stanie nawet dobrze wysłowić bez Chrystusa, więc jesteśmy tak mądrzy, że już wiemy, że jesteśmy totalnymi głupcami. Jeżeli cokolwiek dobrego zrobimy i powiemy, to tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. To już jest duża mądrość, żeby wiedzieć, że niczego sami siebie dobrego nie jesteśmy w stanie zrobić, a więc potrzebujemy Jezusa. Więc taka to jest łaska dla Bożych dzieci, żebyśmy wyrzekli się tego wszystkiego i prowadzili życie zgodne z wolą Boga. Pierwszy list Jana. Jan tutaj się posuwa bardzo daleko w sumie. Jakby już stawiał kropkę nad i. No ale wie, co robi ten Boży człowiek. Pierwszego wiersza. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi, kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest jak on jest sprawiedliwy, kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił,
aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Potem poznaje się dzieci Boże, dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Dzieci Boże nie mogą grzeszyć, nie mogą żyć w grzechu i czuć się spokojnie. Dzieci Boże mogą zgrzeszyć, ale nie umieją zostać sobie w tym swoim grzechu i tak żyć, i żyć, i żyć, i żyć. Potrzebują pokuty. A więc Konkol przychodzi z pomocą i mówi: co to za grzech? Wiesz, ilu gorszych jest od ciebie? Przestań się tym przejmować. Jednakże grzech jest grzechem. Konkol próbuje powiedzieć, Bóg nie będzie tak szczegółowy, tam przestań, takie rzeczy tam się przejmujesz. A jednakże Duch Święty mówi o uświęcaniu, o oczyszczaniu się, zupełnie co innego. A więc dzieci moje, to wam piszę w 2.1, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Wrócimy do 1.9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamców z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Ja nie nazywam tego grzechem już. Kiedyś to był grzech, a teraz to nie grzech, żaden grzech. Nie, grzech jest cały czas grzechem. Kto kłamie, niech przestanie kłamać. Kto wykorzystuje, niech przestanie wykorzystywać. Kto niech przestanie. Dzieci Boże nie umieją żyć w grzechu. Nie umieją żyć w grzechu. Sumienie przeszkadza. Świadomość, że nie jestem już prawdziwy, przeszkadza. Że muszę być kimś, kim nie jestem, przeszkadza. Dziecko Boże chce być prawdziwe. Chce być takie, jakie być powinno. A więc zdaję sobie sprawę, że już nie może być prawdziwe. Musi coś skrywać, coś zasłaniać, a więc woli się oczyścić, usunąć, mieć spokój. Zakończyć temat. Finish. Bo nie chcę w ten sposób żyć. Nie chcę wejść w kwas faryzeuszy, uczonych piśmie, gdzie człowiek udaje kogoś, kim nie jest. Chcę uregulować. Bóg jest wierny, przebaczy. Jeśli przyjdziemy z wyznaniem, On przebaczy, bo jest wierny, chce pomóc. Nie chce nam zaszkodzić. Konkol nie przyjdzie. Nawet umierając, Konkol nie powie przepraszam do Boga. Nie powie. Mówi, ja sam stanę przed Bogiem, porozmawiam. Nie on, za co przepraszać? I ludzie umierają i nie powiedzą przepraszam. Ale człowiek, który nawrócony jest i rozumie, jak grzechy jego zostały czy jej zdjęte z nas, rozumie, jaka to łaska się okazała, ten człowiek chce żyć w tej łasce oczyszczenia. Bo nie chce znowuż wejść w ciemność, chce tak żyć. A więc dzieci Boże, one nie lubią chodzić w zaciemnieniach. One kochają chodzić w światłości, w jawności, otwartości. Wdzięczne i szczęśliwe Bogu za to, co dla nas uczynił. A więc to przyniósł nam Chrystus. To jest dane nam jako pszenica, abyśmy mieli z Niego to, kim On jest. Bo my jesteśmy z Niego. A więc jeżeli jesteśmy z tego czystego, świętego, nieskalanego nasienia, a więc ta czystość, świętość, nieskalaność uczyniła z nas ludzi, którzy zaczęli rozumieć, co to jest przestępstwo. Zaczęliśmy rozumieć, jak cenne jest dla nas, że możemy to porzucać. To jest piękna rzecz. Dlatego nigdy się nie zgorszyć i nie powiedzieć, Panie, to za dużo, przesada. Nie, Panie, póki jestem, pomóż mi, nigdy nie powiedzieć Ci nie, kiedy Ty mówisz, że to jest dla mego dobra. Nie mówić grzechowi słów. 1 Jana 4,17. W
tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Ojciec Synu znajdował posłuszeństwo, miłość, szczerość i prawość. My dostajemy tą nową naturę i Ojciec chce znaleźć w nas też to samo, co przyniósł nam Syn. A więc mamy wielki, wspaniały przywilej dziękować Bogu za inne życie, niż znaliśmy dotychczas. I nie próbować wracać w stare życie, bo musimy cały czas pamiętać, że nasze stare życie, nawet w najlepszym wydaniu, jest skazane do Gehenny. A więc nawet gdy Konkol mówi i mówi, to nic nie szkodzi, możemy pójść na to czy na tamto, możesz sobie zapalić, przecież dla czystego wszystko jest czyste, człowieku, a ty co tu, palenie to grzech? Jak ja jestem czysty, mówi ten Konkol, to ja mogę wszystko robić i nic mi nie szkodzi. A tobie szkodzi? A tu raptem nieczystego się nie dotykajcie. No to znaczy, dla czystego wszystko jest czyste, ale coś jest nieczyste. Tak to jest. A więc musimy całe słowo mieć jako dzieci Boże, a nie tylko złapać sobie wyrywek i na tym wyrywku sobie zbudować jakieś swoje rozeznanie i czuć się w porządku w tym momencie. Musimy rozumieć, sprawa jest bardzo ważna. Chodzi o naszą wieczność z Bogiem. O życie z Bogiem na ziemi i życie w wieczności z tym samym Bogiem. Bo innego nie będzie później. Ten sam będzie, co tutaj uczy nas. Życia, chodzenia. 5, 1 do 4. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Wierzymy, że Jezus jest Chrystusem, a więc urodziliśmy się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. A więc Bóg nas umiłował, miłuje nas. Potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przekazania Jego spełniamy. A więc przechodzimy dalej i mając to, narodzenie z Boga i miłość Boga, dowiadujemy się, że jeszcze istnieje coś takiego jak posłuszeństwo Bogu. Jego przykazaniom, Jego rozkazom. A przykazania Jego nie są uciążliwe dla Bożych dzieci, ale uciążliwe są dla tych, którym nie za bardzo to pasuje. Co? Ja mam to zrobić? No tak. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. I przechodzimy do momentu dylematu, wielkiego dylematu obecnego czasu. Mnóstwo ludzi nie zwycięża świat. Świat zwycięża tych ludzi. Są to ludzie, którzy narodzili się z Boga, ludzie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a jednakże odpuścili sobie dalsze podążanie za Chrystusem Jezusem, aby wzrastać, rozwijać się. I świat napierając, nie znalazł już zwycięzcy, zwyciężczyni. I zaczął pokonywać. Władca tego świata zaczął pokonywać tego, który się urodził z Boga. Przez różne oszustwa, przez różne zakłamania człowiek przestał być zwycięzcą. Zaczął być przegrywającym. Porażka jest wynikiem odstępstwa. Przyjęcia jakichś zwodniczych nauk, czy prosto od diabła, czy poprzez książki, czy poprzez jakieś rozmowy dziwne. Musimy pamiętać, bez uświęcenia żadne dziecko Boże nie zobaczy swego Ojca. Bez uświęcenia nie ma możliwości wejść do domu Ojca i być z Nim tam. Wszystkie dzieci Boże mają być święte, bo nasz Ojciec jest święty. I to nie może być w nas. Wiesz, to jest takie po prostu naprawdę, to już mi odbiera siły. Ta świętość to mnie przeraża normalnie. Ja wolę łaskę na przykład, bo jest bardziej przyjemna. Łaska mi mówi, że jest Bóg, kocha mnie, akceptuje mnie, moją słabość akceptuje, moje
głupie pomysły akceptuję, bo przecież mnie kocha. Nawet rodzice zobaczą, jak dzieci kochają. Nawet głupie rzeczy, to kradną, złe rzeczy, a rodzice ich kochają. Ojciec musi być lepszy od tych rodziców przecież. Na pewno też mnie kocha i co? Coś będzie inaczej. A więc wychodzą takie dziwne nauki i człowiek, fajna nauka, to mi się podoba, wiesz, bo tak to mi się nie podoba, to jeszcze mam się oczyszczać. A jak staniesz wobec lustra Bożego Słowa i patrzysz, to mówisz, Boże, czy ja zdążę się oczyścić z tego wszystkiego? Bóg mówi, daję ci czas. Ja jestem Bogiem, daję ci czas, oczyszczaj się. Wykorzystuj czas. Bóg decyduje o naszym życiu i śmierci, a więc jeżeli pewien jestem, uwierzyłem w Jezusa, zostałem urodzony, Bóg mnie miłuje, to chcę mojego zbawienia. Nie chcę mnie skazać na śmierć jako swoje dziecko. A gdy zgrzeszę, chcę, bym się upamiętał i porzucił ten grzech i żył w czystości, bo mnie kocha i Ciebie też. A więc nie ma nic dziwnego w uświęcaniu się, oczyszczaniu się, przyznawaniu się, porzucaniu. Nie ma nic z tym dziwnego. To jest taki czas, w którym Bóg daje nam taką możliwość, abyśmy to czynili, mając za wzór Jego Syna. A więc to nie jest porażające, przerażające, czy zabierające mi radość, czy nie wiadomo co, raczej daje mi radość, że Bóg daje mi czas, aby mógł go wykorzystywać, uczyć się, poznawać go, a wręcz doznaję, że w swojej miłości obdarza mnie takimi dobrami, żebym był jeszcze bardziej pewnym, czy pewną tego, że warto to robić. Bo przyjdzie czas, kiedy wróci Jezus i wtedy się okaże, jak to było cenne. Chwała Bogu za czas od Boga, który jest dany nam, abyśmy go dobrze wykorzystywali. Kiedy normalnie dziecko Boże jest przy trzeźwym umyśle, ono wykorzystuje cudownie czas. Na modlitwę, na rozmowę z Bogiem, na bycie z Bogiem, na poznawanie Boga. I gdy widzi coś, że jest nie w porządku, odzywa się sumienie. Nikt nie musi wiedzieć, że ty zrobiłeś, czy zrobiłaś coś złego. Ty wiesz. I rozmawia z Bogiem o tych sprawach, bo wiesz, że Bóg też wie. Jesteś szczery wobec Boga, szczera, więc Bóg postępuje też szczerze i obdarza cię dobrem, żeby wygrywać, pokonywać przeciwności. Jezus daje ci swoją siłę, żeby iść dalej. Piękna rzecz się dzieje na ziemi. Tylko musimy pamiętać, że pszenica to jest z Jezusa. I pilnujmy czystości Chrystusa pośród nas. Miłości Chrystusa pilnujmy pośród nas. To jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. My jesteśmy tymi, którzy na tym polu jesteśmy z powodu Jezusa, Chrystusa. A więc w tym naszym doświadczeniu jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi Bogu, że coś takiego się stało w naszym życiu. Chcemy to utrzymać. Zależy nam na tym. Wiemy, że toczymy bój z perfidnym kłamcą, złodziejem, który chce wykraść nam to, co przyniósł nam Chrystus i dać nam coś innego, jakiś okłak. Zgniłe, śmierdzące mięcho, które będziemy musieli jeść, bo nie będziemy nie mieli nic innego. To chociaż to zgniłe, zepsute mięcho będziemy jedli, jakąś naukę, której nie ma Chrystusa, nie ma życia, nie ma prawdy. A więc mamy przykazania. Jezus mówi, daję wam to przykazanie, abyście się nawzajem miłowali, jak ja was umiłowałem. Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Pamiętajmy, to nie jest tylko słowo, to jest rozkaz. A więc trwajmy w Chrystusie, żebyśmy się miłowali, bo jeśli opuścimy to wspaniałe miejsce Chrystusa, to nie opuścimy też, opuścimy miłość. I będzie nam brakować tego. Można wrócić, bo Jezus, pamiętacie, jak powiedział, wróć do pierwszej miłości. A więc jest możliwe wrócić. Jak zaczęła się pierwsza miłość? Kto pamięta? Wszyscy, którzy ją poznali, pamiętają. Tak samo trzeba do niej wrócić. Nie marnuj czasu. Nie bądź sobą. Bądź pszenicą. Dzięki Bogu. W Jezusie Chrystusie. 1 Koryntian, 3 rozdział. 6 i 9 wiersz. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
wzrost dał Bóg. Ale zasianie i podlanie też jest od Boga. Musi być czyste, musi być pełne Chrystusa, pełne miłości do Chrystusa, poprzez Chrystusa do Ojca. A więc wzrost pszenicy daje Bóg. I nie wiesz, jak rośnie. A jednak Bóg dba o to i w nocy, i w dzień, żeby ona rozwijała się na podobieństwo Jego Syna. Piękna rzecz. Niech Bóg w tych czasach, kiedy ogromnie wróg szaleje i walczy, żeby zabrać to i żeby pszenica miała fałszywą naukę, fałszywe zrozumienie, fałszywą samoświadomość, żeby to nie był Chrystus, tylko ten człowiek, tamten człowiek, inny człowiek i każda osobowość, żeby to było chrześcijaństwo. Ale to nie ma tak. U pszenicy wszystko to Chrystus jest chrześcijaństwem. Jeżeli to nie jest Chrystus, to jest to oszukane chrześcijaństwo. I tak musimy do tego podchodzić. Wtedy kąkol nie będzie miał jak zaciemnić, bo my będziemy cały czas patrzeć jasno na Chrystusa i mówić, nie, to jest efekt kąkolu, to nie jest efekt Chrystusa. A więc to trzeba zniszczyć, wykorzenić, wyrzucić precz. Wszystko, co nie jest Chrystusem, nie jest złe. I tak do końca myśląc, prawidłowo będziemy myśleć. Bo taka jest prawda. Tylko w Nim przyszło do nas dobro. A więc możemy wiedzieć, że Bóg daje wzrost. A ten wzrost zawsze jest na podobieństwo Jezusa Chrystusa. To jest dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. Tak jest napisane, że to czyni Pan, który jest Duchem. My rośniemy z chwały w chwały. Coraz bardziej możemy pomóc sobie nawzajem. Ale do samego końca trzeba pilnować. Jeszcze raz wrócę do Piotra. Piotr już był iluśletnim chrześcijaninem, mocno używanym przez Boga, napełnionym Duchem Świętym, a mimo wszystko dał się podejść. A więc musimy czuwać. Nie ma cwaniaków w chrześcijaństwie. Jak się pilnujemy Pana, to Pan będzie pilnował nas. Ale jak my będziemy sobie pozwalać, ja to już wiem, ja to mogę, ja to umiem. Ludzie, nie będę się przejmował. Ja wiem, jak diabeł podchodzi. On mnie nie podejdzie. No to może go poznałem w wariantach od 1 do 1899, a on przyjdzie z wariantem 1900, którego jeszcze nigdy nie używał wobec mnie czy ciebie. I nie wiesz, nie znasz. Ale Jezusa nie podejdzie. W żaden sposób większy jest w nas ten od tego, który jest w świecie. A więc korzystajmy z tego, bądźmy prawdziwi. Wzrastajmy w poznawaniu Pana. Pszenica potrzebuje poznawać Pana. To nam pozwala się zgromadzać, że my chcemy Go poznać. Nie tylko być, ale chcemy Go poznać. Chcemy wiedzieć o Nim coraz więcej. Chcemy i potrzebujemy Jego Ducha, żeby On w nas mówił o Jezusie. I wtedy my wiemy, Panie, to jest z Ciebie, nie ze mnie. Bo my cieleśnie to byśmy tu zorganizowali wykład na temat Jezusa. Ale to byłby tylko ludzki wykład. A brakowałoby w nim poznania, rozpoznania tego, co przychodzi z Duchem Bożym. Później mamy Jana 8,47. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. A więc znowuż mamy powiedzenie przez Jezusa. Jeżeli my jesteśmy z Boga, to my słuchamy, co mówi do nas Jezus. Jest to dla nas ważne. Drogocenne. Kto z prawdy jest, słucha słów Boży. Jest to bardzo, bardzo ważne dla nas. Cieszyć się Jezusem nieustannie. Nie dać... Te radowanie się Jezusem to nie to, że chodzisz uchachana. Jest tak, że masz tak fajnie, że śpiewasz, czy cieszysz się. Ale ta radość jest to taka siła pszenicy, która mimo przeciwności, nawet gdy powieje jakiś nieprzyjazny wicher, który gdzieś pochyli nas trochę w jakimś złym kierunku, to my z pomocą Pana w tej radości, że mamy Chrystusa, przyjdziemy do Niego i znowuż się wyprostujemy, aby być prawidłowo postawieni, aby rosnąć prawidłowo. A więc mamy tą radość, że mamy Jezusa. Nawet gdyby coś się wydarzyło, to mamy gdzie przyjść, wrócić i przyznać się i skorzystać znowu, żeby rosnąć prosto, tak jak być powinno. Dla chwały Boga, dla chwały Pana Jezusa Chrystusa.
Przypowieści Salomona, 18 rozdział. 19 wiersz. Brat oszukany mocniejszy stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu. A więc gdy raz spotkałem się, że ktoś mnie oszukał, później znowuż, to zaczynam już być po prostu zdecydowany. Nie chcę błądzić za kimś. Nie chcę chodzić za jakimiś cielesnymi pomysłami, nauczaniami czy czymkolwiek innym. Chcę trwać w Panu i koniec. I później, czy nie, że biegać z kąta w kąt, z czegoś w coś tam, czy inne rzeczy, nie, tak jak pomysły jakieś, że pojawiają się, stale nowe pomysły się pojawiają, które powodują, że ludzie znowuż mają jakieś takie podniecenie, żeby biec, ale to znowuż jakaś nowa nauka z jakąś nową wizją, która prowadzi znowuż na manowce. A my nie mamy się rozbudzać jakimiś naukami, bo my jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy w społeczności z Bogiem i my jesteśmy poruszeni, nie potrzebujemy takich dziwnych poruszeń, żeby gdzieś biegać z kąta w kąt, a tam Jezus, a tam Jezus, a tam Jezus. Jezus jest w nas, a my w Nim. I rośniemy dzięki Bogu. Może jeszcze też z tych przypowieści Salomona 13:9. Światłość sprawiedliwych jaśnieje, a lampa bezbożnych gaśnie. Jeżeli widzisz, że w tobie światło coraz bardziej jaśnieje, to znaczy, że prawidłowo trwasz w Chrystusie. Ale jeśli przygasa w tobie światło, które jaśniało lepiej, to znaczy, że gdzieś przyszedł grzech albo oszukanie. To jest taki równoznacznik też. Bo ci, którzy trwają w Chrystusie, jaśnieją coraz bardziej aż do białego dnia. Ale jeśli człowiek odpuści sobie to, to zaczyna tracić to światło i coraz mniej tego światła widać w życiu tego człowieka, w myśleniu, w działaniu. A więc trzeba wracać z powrotem. Bezbożni to nie znaczy, że to jest konkol. To są ludzie, którzy dali się oszukać i zwieść i weszli w jakąś bezbożność, jakąś nieprawość i mogą ją opuścić. Jeżeli to jest pszenica i ona usłyszy, że to jest bezbożność, to ona natychmiast chce z tym zrobić porządek. Bo ją boli, że coś jest nie tak. Nawet gdy jest gdzieś oszukana, to nadal to sumienie nie zostało wyłączone. Nadal pamięć o byciu z Chrystusem, tym wspaniałym byciu funkcjonuje, a więc ma człowiek świadomość, jak jest się z Chrystusem i że teraz tak nie jest, że trzeba coś z tym zrobić. A więc Słowo Boże trafia na podatny grunt, dlatego Jezus mówił, kto z Boga jest, Słów Bożych słucha. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 19 wiersza. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Wiecie, kiedy trafiasz na pszenicę, która żyje w grzechu i powiesz tej pszenicy, że żyje w grzechu i może ona na początku się znerwi czy coś, będzie próbować się bronić czy cokolwiek, to jednak będzie tam to pracować i będzie ten człowiek prowadzony, aż się ukorzy, aż podda się i przyjdzie i przyzna się. Bo jest to, co jest potrzebne w człowieku, żeby jednak nie uciekać, nie skrywać się, lecz to tak jak z Dawidem, on skrywał swój grzech, ale kiedy ujawniony został, on padł, przyznał się i prosił Boga o łaskę. A więc, gdy napotykamy na człowieka, który został zrodzony z Boga i gdzieś wpadł jakieś złe rzeczy, to gdy ten człowiek słyszy o tym, jak mówisz o tym, weryfikuje to i na pewno coś z tym zrobi. A jeżeli nie będzie nic z tym robić, to znaczy, że niestety
Nie ma tej ochoty pszenicy, aby poddawać się przekształcaniu, przemianie, rozwojowi i zostanie w swoim. Kto z Boga jest, ten potrzebuje prawdy. Potrzebuje słyszeć prawdę i poddawać się prawdzie. Widzimy między faryzeuszami, o których Jezus powiedział, że jesteś jak groby powielane. Ale byli tacy, którzy jednak usłyszeli i zareagowali na to, co mówił Jezus. I potem, czy ten Nikodem przyszedł do Jezusa, z nim rozmawiał i Jezus mu powiedział bardzo ważne rzeczy. A więc nawet pośród tych ludzi wielu uwierzyło w Niego, ale bali się, bo były groźby przeciwko. A więc nawet pośród tych ludzi, których Jezus nazwał groby pobielane, pojawiali się ci, którzy usłyszeli, co On mówi. To jest prawdziwie Boża łaska. Ewangelia Jana, 6 rozdział i 63 wiersz. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Pszenica jest pewna tego, że jeżeli spróbujemy naszym ciałem być chrześcijanami, to zrobimy sobie szkodę. Bo w naszych ciałach jeszcze nie jest wszystko uporządkowane, a więc pozwolimy na to nieuporządkowanie, żeby to nieuporządkowanie weszło w duchowy nasz stan i będziemy mieli kłopot. Nasze chrześcijaństwo będzie takie jak nasze ciało, pogubione. To tu, albo tam, albo gdzieś, emocjonalne, albo w górze, albo na dole, cokolwiek. Ale jeśli to jest Duch Boży, to jest to spokój i stabilność. A więc nie warto skupiać się na ciele i próbować chrześcijaństwo ciałem, ale warto duchem, a duch ożywia. To znaczy, że kiedy my idziemy duchem, to wtedy nie stracimy ani chwili, aby dokonywało się dzieło Boże w nas. Kiedy idziemy ciałem, to mamy mnóstwo straconych chwil, które powinny być wykorzystane w społeczności z Bogiem. A więc pszenica nie umie żyć bez działania Ducha Świętego. Wie, że potrzebuje Ducha Bożego, żeby prawidłowo oceniać, prawidłowo podejmować decyzje, modlić się, przebaczać, miłować. Potrzebujemy tego ożywczego tchnienia nieustannie. Jezus też w Duchu Świętym wszystko robił, wypędzał demony, uzdrawiał ludzi. Wszystko się działo przez tego Ducha, więc my nie wyobrażamy sobie bez Ducha Bożego chrześcijaństwa, bez owocu Ducha, bez życia duchowego, nie wyobrażamy sobie. Duchowy człowiek może poznawać prawdy Boże o Bogu, a cielesny nie, bo zmysłowy nie da rady. Więc potrzebujemy Bożego Ducha i potrzebujemy być ożywiani przez Ducha Bożego. I pszenica nigdy nie powie, nie, ja sobie radzę. Nigdy, zawsze. Nie poradzę sobie, jeśli Pan tego nie zrobi we mnie. Ale z Panem sobie poradzę, mówi pszenica. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. To nie jest tak, że pszenica przegrywa i mówi, ale kiedyś wygram. Nie, pszenica wygrywa. Bo Pan wygrywa. Pan mówi, że zwycięzcy będą tam, gdzie On jest. A więc może zakończymy na 1 Koryntian, 5 rozdziale. 7 wiersz. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Paschę, jako baranek, został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Amen. Amen.